I przechodzimy w ostatnią płynnie w sytuacje, które są trudne. O tyle, że no ja po prostu widzę tam po KWT, czy jak z kimś rozmawiamy na temat, że czasem są wątpliwości nawet wśród skoczków doświadczonych, w jaki sposób zachowujemy się w przypadku otwarcia jakby dwóch spadochronów jednocześnie. Musimy wiedzieć, w jakie one się konfiguracji zachowują. W ogóle, jak kogoś temat interesuje, to sobie wpiszcie sobie w Google coś takiego jak Dual Square Report, czyli dwa kwadraty raport. Chodzi o dwa spadochrony typu prostokątnego, typu latające skrzydło, jak to mówimy po polsku. PD zrobiło taki raport, wypuściło go mniej więcej 20 lat temu, a skoki treningowe, które były, robili jeszcze dawniej, jak tak sobie piszecie. Jest świetny dokument opisujący w ogóle tak. Skąd wiemy, że tak się zachowujemy? No bo na początku, jak skakaliśmy, to były okrągłe spadochrony. Tu główny i zapasowy, nie było innych. Potem przyszły spadochrony szybujące, ale one przyszły na główne, a mieliśmy w zapasach jeszcze czasu na plecach, nawet plecy, ale główny zapas, zapas okrągły, główny prostokątny, nie? No to tak inne troszeczkę były te procedury. Ale jak się pojawiły już w Stanach, że bardzo dużo, że większość już miało plecy, kwadrat, prostokąt, czyli takie spadochrony szybujące w obu przypadkach, no to, a nie było procedur, to, a skąd procedury, jak ludzie nie wiedzieli wtedy, skoczkowie, jak się zachowują te spadochrony. No to między innymi pan Scott Miller zaczął, no to, że on zrobi testy, trochę wojsko, trochę armia, PD. Postanowili, że zrobią takie testy, poobierali się tam powiedzmy w sprzęty dodatkowe, w 3 albo 4 spadochrony czasami. To jest dokładnie opisane, jakie, jak montowane, świetny raport. Można sobie zobaczyć, co robili i dokładnie opisują, jakie były tego efekty. No i tam jest między innymi, że jeżeli spadochrony były o dużych różnicach rozmiarów między głównym a zapasowym, to zachowywały się najgorzej i nieprzewidywalnie, ale jeżeli teraz tak, kupujecie zestaw u kogoś, to w miarę ogarnia, w odrobinę, no to nie sprzeda wam głównego 200 z zapasem 120, tylko mniej więcej będzie to 170, 168, tak, będzie to, nie wiem, 190 główny, tam, nie wiem, 176 zapas, podobnej wielkości sprzęty, dlatego, że i doszli do wniosku eksperymentalnie, że sprzęty, które mają podobnej, powiedzmy, są podobnych rozmiarów, zachowują się w miarę, powiedzmy, stabilnie i w zdecydowanej większości przypadków opisują, dlatego na pierwszym miejscu, w testach wyszło im, że te spadochrony układają się w konfigurację biplane, nazwijmy to etażerka, krótko mówiąc, nie wiem, dwupłatowiec, jeden za drugim. Dwa spadochrony, jeden za drugim. To jest najczęstsza konfiguracja. Co o tej konfiguracji mówią ci, którzy tą konfigurację mieli, czy to podczas tamtych testów robili, że jest to konfiguracja łatwa w pilotażu, bardzo stabilna i z tendencją do powrotu, nawet przy próbie rozjechania jej do innej, z tendencją do powrotu do tej konfiguracji. To znaczy, że jeżeli się ustawiły w takiej konfiguracji, że spadochrony chcą w takiej konfiguracji lecieć, nawet jeżeli pilot będzie się starał robić inaczej, najczęściej z powrotem wracały, najczęściej, czyli nie zawsze, wracały do takiej konfiguracji. To jest fajna wiadomość. Potem statystycznie były konfiguracje side by side, czyli jeden obok drugiego. I tam było opisane między innymi właśnie, jak to się zachowywali. I oni też zrobili, słuchajcie, testy z rozjechaniem, czy to się zjeżdża. I to podobnie było po rozjechaniu tego, już nie tak często jak tu, ale wracało, a jak nie wracało, to przechodziło tu. Downplane to jest konfiguracja, że skoczek jest gdzieś tam po środku, a dwie czasze najczęściej jeszcze skręcąc między sobą lecą krawędziami natarcia w kierunku ziemi, czyli jest to, pomimo tego, że to jest niby low speedowa, to akurat ta ostatnia downplane jest już sytuacją ewidentnie high speedową. Dobrze, i teraz sobie omówimy, jak postępujemy w tych sytuacjach, powiedzmy i dlaczego. To może biplane, jakbyś miała jeden za drugim. Co byś chciała zrobić? Nie widać w internecie, nie wiadomo, kogo pytam, spokojnie. Póki się nie odezwiesz, nikt się nie zorientuje. Nie wiem, dobra, to dowiedzmy się w takim razie, dobra, co będzie, jak będziemy mieć taką sytuację. Jakie może być, oni tutaj robili testy i tam opisywali, że
I tam też, że jeżeli najpierw otwierali gówne, najpierw zapasowe, a potem gówny, to najczęściej były takie, a jak odwrotnie, to takie i to nie przez przypadek. No i tam można było wywnioskować mniej więcej, od czego to zależy. No mniej więcej zależy to też od charakterystyki spadochronu. Spadochrony nie lecą z taką samą prędkością, jak wiecie, gówny i zapasowy. Jakbyśmy polecieli, może się okazać, że zapasowy jest wolniejszy od gównego. Najprawdopodobniej tak będzie. Taka konstrukcja, siedmiokomorowy, wysoki profil, duży opór, będzie troszeczkę wolniejszy. Prawdopodobnie, jeżeli jest mniej więcej w podobnych rozmiarach. I teraz tak, jeżeli w takiej konfiguracji doszłoby do tego, że na przykład mamy zapas otwarty, a potem byśmy sobie otworzyli gówny i gówny byłby ten szybszy, byłby z tyłu, to raczej śmiem wątpić, żeby to leciało w takiej konfiguracji. Dlatego, że ten gówny, który byłby, powiedzmy, ten szybszy, raczej by wywalił tamtego na bok i one by się ustawiły albo obok siebie, albo w downplane'a. Jeżeli była taka konfiguracja, że gówny otworzył się, powiedzmy, załóżmy, najpierw poszedł zapas za tym wszystkim i zapas w tym momencie dobił nam z tyłu, to to się najczęściej właśnie ustawiało w konfiguracji takiej i to w miarę jest stabilne. I teraz to im ten przedni spadochron będzie szybszy w stosunku, tylko oczywiście nie ekstremalnie, tak, że tu Peregrine versus Peregrine 67 versus PDR tam nie wiem 200 coś, tylko mówię o tym, że to będą porównywalnej wielkości czasze, to jeżeli ten przedni będzie szybszy od tylnego, no to tak, to on nie będzie tak, że go będzie wyprzedzał, aż w końcu go tam dogoni, nie? Tylko bo to się wszystko uśredni, że one na początku powiedzmy się rozejdą, a za chwilę powiedzmy uśrednią swoje prędkości, ale im tamten będzie szybszy, tym ta konfiguracja, im przedni będzie szybszy, ten konfiguracja będzie bardziej stabilna. Więc jak coś takiego nam się przytrafiło, to teraz co możemy zrobić? No, chcielibyśmy tym sterować, to którym byśmy chcieli sterować? Przednim czy tylnym? To jest tak, jak wyobraźcie sobie ten wagonik, nie? Albo czy łatwiej nam ciągnąć za przód coś, co przegubowe jest, czy próbować tym pchać tym tylnym ten przedni, nie? Łatwiej ciągnąć niż powiedzmy wpychać. To po pierwsze, na pewno łatwiej. I teraz, a po drugie, jeżeli odhamujemy przedni, a słowo odhamujemy, to już sugeruje, co to znaczy, że odhamowujemy, czyli przyspieszymy ten przedni, czyli jeszcze bardziej, w mojej ocenie, ustabilizujemy sobie tą, powiedzmy, konfigurację obu, powiedzmy, spadochronów otwartych. W związku z tym procedura prawidłowa, zarówno opisana w Dual Square Report tamtym, jak potem opisana w USP w SIMA, jak postępować, jest taka, że odhamowujemy ani nie główny, ani nie czerwony, ani nie dominujący, ani nie inny, tylko przedni spadochron. Przedni spadochron odhamowujemy i celowo nie piszę ten raport, że to ma być główny czy zapasowy, bo nie wiemy. Jeżeli ustawiły się w takiej konfiguracji i tak lecą, odhamowujemy przedni, nie oba. Pamiętajcie, że oba to cztery uchwyty, cztery ręce by się przydały do tego, dlatego tylko jeden. Lepiej nic nie odhamować, niż spróbować oba. Odhamowujemy przedni. Na chwilę pewnie, jak na etapie, że ten się przyspieszy trochę, za chwilę się z powrotem ustabilizuje, i sterujemy przed nim łagodnie, to znaczy robimy tak, żeby nie wyjeżdżać obrysem przed jakby całkowicie za agresywnie, tylko delikatnie, lewo w lewo, tamten spadochron, co był z tyłu, będzie podążał za głównym, przepraszam, nie za głównym, tylko za przednim. Najczęściej to będzie ten z przodu akurat faktycznie główny. I teraz jak lądujemy? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że taka konfiguracja, a obserwowałem takich konfiguracji niestety dużo, ona się zachowuje w przemieszczaniu się, powiedzmy, jak bardziej jak okrągły niż jak szybujący. Znaczy, tak jak są dwa obok siebie, tak jeden za drugim, to tak jak na jednym byście, powiedzmy, mniej więcej, załóżmy, ziemia się wam jakoś przesuwa w miarę sprawnie, tak jak już macie dwa, to raczej to stoi w miejscu. Albo niewiele się przesuwa do przodu, więc przy silniejszym wiaterku raczej będziemy lecieć nawet na, powiedzmy, wstecznym w takiej konfiguracji. Ale załóżmy, że mamy, że stoimy albo coś jest, no musimy wtedy ocenić, słuchajcie, jaka jest sytuacja, tak, gdzie lecimy, czy może lepiej jednak z wiatrem i ominąć jakąś przeszkodę, no, ale też pozostawiamy jakby już wam jakby kwestię tego pilotażu. Wiemy tylko tyle, że reagujemy bardzo delikatnie. I jedna rzecz, nie zaciągamy do lądowania. I teraz z dwóch powodów nie zaciągamy tego w ogóle do lądowania tego przedniego. Przede wszystkim lądowanie bez zaciągania tego jest bardzo miękkie, mięciutkie i nie wiem, dla niektórych niestety tam złośliwe, ale to mogłoby być jedno z ładniejszych lądowań. I prawda jest taka, że większość takich lądowań jakby widziałem ustanych po prostu i bez niczego, bez zaciągania. Dwa.
Dlatego nie trzeba tego zaciągać między innymi. Ale dlaczego nie zaciągamy jeszcze? Dlatego, że zaciąganie, czyli hamowanie spadochronu, pojawia się słowo hamowanie, czyli hamujemy ten przedni. Jeżeli go za bardzo schamujemy, ten przedni, to tamten z tyłu będzie nam chciał wyjechać. Po prostu. A po drugie, jeżeli zrobimy to za wysoko i zahamujemy i nam wyjadą, wiecie o co chodzi, jeszcze na dużej wysokości, to będzie nieciekawie. I po trzecie, ostatnie, flerowanie przedniego nic nie działa. To jest taka konstrukcja aerodynamiczna, a troszkę tam na ten moment tam przeczytałem. Nie wyflerujecie tego zestawu, czyli zaciągnięcie nie spowoduje zwolnienia w ogóle prędkości, zmniejszenia prędkości pionowej. Nic a nic. Czyli nie ma sensu, niebezpieczne i nie ma potrzeby. Z trzech powodów takich oto nie zaciągamy tego zestawu do lądowania. Czego nie robimy? Trzeba wiedzieć. Spróbujcie coś. Czego nie robimy? Nie wypinamy czaszy głównej w tej konfiguracji, dlatego że istnieje duże ryzyko, że wypięcie tej czaszy głównej spowoduje splątanie zapasem po prostu. I jak widziałem filmy wypinania, bo oczywiście też wypinali i też możecie sobie sprawdzić, co raport mówi na ten temat. To są eksperymentalnie wrzucone rzeczy. Oczywiście na początku w tym raporcie mówili, że chcieli zrobić tam 50, na początku zrobili 17, czy ileś niedużo. Strzelam teraz tak z pamięci do wartości, potem doskakali kolejnych. Za parę lat znowu tam coś się zebrali, jeszcze sprawdzili coś. W końcu powstał raport i go mamy. I bardzo dziękujemy za raport, bo dzięki temu wiemy, jak się zachować w takiej konfiguracji. I tam jest napisane, że z tej konfiguracji nie jest rekomendowane wypięcie tej czaszy z przodu, czyli no wiadomo, że w tym momencie głównej, no bo innej nie możemy wypiąć. Dlatego, że ona odchodząc bardzo często i haczyła czy o slider w odchodzące taśmy i na przykład zabierały go, czy zahaczały się powiedzmy o linki w grupy powiedzmy tutaj A zapasu, czy wręcz jakby zamykały całą konfigurację. Czyli już jest wtedy, niewiele możemy zrobić już wtedy. Nie? Więc nie. Bardzo łatwo w pilotażu śmiało delektować się tą sytuacją, lecieć pięknie. Zaciągamy bardzo delikatnie i zaciągamy, co, do lądowania? Nie zaciągamy do lądowania, dobra. PLF, co to jest? Dobra, coś tam po angielsku było, jakiś tam prepare landing fall, coś. Dobra, PLF, tak, PLF, czyli przygotowujemy się na takie lądowanie, które niekoniecznie będzie miękkie, oczywiście, chociaż akurat to będzie miękkie, ale przygotowujemy się na to i nie za wszelką cenę, powiedzmy, staramy się ustać, czyli PLF polega na tym, że wiecie, nie, pryk, przeładny przewrocik na bok, nie będę tu prezentował za dużo tych zestawów, ale jakby ktoś chciał pokazać, to zapraszam.